Mówię, no wiesz, są rzeczy takie, no ale tak jak mówisz, kuchnia, że to faktycznie, jak tak mam być szczery, no to kuchnia angielska jest fatalna, nie? Fish and chips, no wiesz, są ludzie, którzy z Polski przyjeżdżają na fish and chips i wiesz, są zachwyceni. Ja wiem, co bym przeniósł z Polski do Anglii, jazdę po prawej stronie drogi. No dałoby się przyzwyczaić do tego. Tak po miesiąc byś pojeździł, to już potem jest luz. Ale pierwszy miesiąc to wszystkie felgi poobcierane, dosłownie. Białe felgi dookoła mam. Co mnie najbardziej zaskoczyło? Myślę, że takie podejście ludzi do życia bardzo jakby fajnie i pozytywnie się tam żyje. Ludzie są bardzo pomocni i nawet jak cię nie znają, to wiesz, masz jakieś pytanie, nie wiesz czegoś, chcesz, żeby ci coś wytłumaczyli, to wiesz, zwykli ludzie, zwykli jakby wiesz, ludzie na ulicy podchodzą i wiesz, sami chcą ci pomóc. I nie dlatego, że wiesz, że jestem piłkarzem czy coś, tylko wiesz, jak mam jakiś problem, to wiesz, zawsze nie pomogą, są uśmiechnięci, gdzieś nie wiem, mamy pieska, wychodzimy na spacer, to wiesz, każdy się zatrzyma, wiesz, zapyta, porozmawia, no i tak wiesz, bardzo się przyjemnie i pozytywnie żyje. W Anglii? Pogoda. Pogoda, no myślę, że nie, no mówię, bardzo, bardzo fajnie się żyje ogólnie, bardzo, tak jak powiedziałem, pozytywnie, wszyscy są tacy przyjaźni, no ale pogoda niestety troszeczkę, teraz lato było i tak bardzo ciepłe i nawet jesień była przyjemna, ale teraz się zacznie okres, gdzie zacznie wiać, zacznie padać i praktycznie do marca może nie być słońca w ogóle, nie? Więc to jest taki minus duży. Kuchnia angielska. Angielska kuchnia jest taka dość, no mi nie przypada do gustu osobiście i to jest też rzecz, której mi brakuje w Anglii, która jest w Polsce, czyli wiesz, super restauracje, super jedzenie. Wiadomo, też bardzo dużo gdzieś tam gotujemy i robimy jedzenia w domu, ale jak chcemy wyjść do restauracji, no to na przykład w Brighton jest bardzo mało dobrych restauracji, nie? Gdzie w samym Poznaniu no, czasami ciężko po prostu wybrać, gdzie iść zjeść, a w Brighton no, mamy jakieś dwie miejscówki, do których chodzimy cały czas, bo mało jest z takich miejsc. Na śniadanie na pewno nie pyry z gzikiem, ale na obiad. No ale to jest takie bardzo, bardzo English, nie? Że chłopaki nawet w klubie, wiesz, fasolka, kiełbasa jakaś smażona i jest to takie chamskie śniadanie trochę, nie? Takie ciężkie, więc ja osobiście nie przepadam za tym, więc ja ewidentnie kuchnia polska, jajecznica, parówki. Nie, no wiadomo, jakiś omlet, coś w tym stylu, ale bardziej kuchnia, zdecydowanie kuchnia polska. Ja też generalnie, może nie kibiców, ale chłopaki w klubie, czy trenerzy, czy teraz fizjoterapeuci, bo dużo czasu z nimi spędziłem, jakby dużo im pokazywałem, bo też oni są ciekawi po prostu, jak wyglądają stadiony, jak wygląda kibicowanie, to też ludzie się zdziwili, że jest taki duży stadion, że tyle osób przychodzi na mecze, no i jak im pokazałem niektóre oprawy, czy po prostu jak stadion żyje, no to są pod wrażeniem ogromnym, nie? Więc myślę, że nie trzeba by ich było dodatkowo zachęcać, żeby przylecieli do Polski. Oprócz stadionu, no to myślę, że może nie teraz, ale na pewno rynek, no mówię, jak my byliśmy w Poznaniu, no to jeszcze rynek nie był w przebudowie, więc na pewno miejsce, które trzeba odwiedzić. Na pewno rynek, na pewno Malta, no bo to jest też takie miejsce, myślę, unikatowe, że masz jednak duże jezioro w centrum miasta z pięknymi gdzieś tam przestrzeniami dookoła, więc na pewno te dwie miejscówki. No myślę, że Warszawę mimo wszystko. No jest to stolica, jest to duże miasto, ogromne miasto i ja to trochę porównuję do Londynu, taki mniejszy Londyn, że jest to jednak już miasto takie europejskie, nie? Że jest tam wszystko, jest duże miasto i też na pewno trochę czasu przez tą rehabilitację w Warszawie spędziłem i też na pewno przyjemnie się tam żyje, więc poleciłbym Warszawę. No dużo rzeczy bym im polecił. Tak jak powiedziałem wcześniej, jakby ja jestem fanem polskiej kuchni i nie jestem fanem angielskiej kuchni, więc dużo rzeczy bym im polecił. No na pewno te tradycyjne dania, czyli pierogi, czyli gdzieś te wszystkie dania mięsne, schabowy, mielony. Pyry z gzikiem na pewno też bym im polecił, te wszystkie dania poznańskie, ale myślę, że takie,
takie tradycyjne polskie dania na pewno by mi smakowały, bo uważam, że tak jak powiedziałem, ta angielska kuchnia nie jest najlepsza, a oni jednak całe życie jedzą, na pewno są przyzwyczajeni do tej kuchni, więc na pewno to by było dla nich coś nowego, ale uważam, że na pewno by mi posmakowało. Dobre pytanie, bo plaża w Brighton jest bardzo, bardzo klimatyczna. Teraz dużo znajomych ostatnio mieliśmy latem i była ładna pogoda. Bardzo jakby tłoczna jest ta plaża, jak jest ładna pogoda, ale mówią ludzie, którzy przyjeżdżają z Polski, że ma taki trochę amerykański vibe ta plaża, nie? Że gdzieś jest to takie molo z wesołym miasteczkiem na końcu mola. No jest bardzo klimatycznie, nie? Więc chyba plaża w Brighton. No. Morze jest zimniejsze tylko latem. Okay. To jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, bo byłem na plaży w Brighton, mnie się średnio podobało, jest kamienista, nie? Taka jest, to jest problem, no, że jest kamienista, ale ogólnie, wiesz, morze jest bardzo czyste. No, więc tak, sama plaża w Brighton, ok, ale są gdzieś miejsca dookoła Brighton, gdzie jest trochę spokojniej, gdzie są plaże, że nie ma tych kamieni, wiesz, tak mnóstwo, jest trochę, wiesz, trochę piachu, trochę kamieni, więc gdzieś poza Brighton są super miejscówki, że można iść sobie na plażę. Jest różna. Myślę, że taka zasadnicza różnica, no to, że w Polsce jednak jest doping cały mecz, nie? Zwłaszcza w Poznaniu gdzieś kibice przychodzą, zwłaszcza Kocioł, żeby, wiesz, wesprzeć drużynę dopingiem, żeby cały mecz dopingować i cały mecz krzyczeć. I to mi się bardzo podoba, a z drugiej strony, co w Anglii mi się podoba, że kibice bardzo jakby żyją, oglądają sam mecz i są ciekawi, jakby, no co się wydarzy na boisku. Każdy wślizg, każde wybicie, nawet wyjście spod pressingu, nie jakieś spektakularne, tylko po prostu podanie do stopera, podanie do drugiego stopera. Kibice widzą, że stoper ma dużo miejsca i że może się wprowadzić, to cały stadion od razu się podnosi, bo tak jakby, wiesz, tak jakby za chwilę miała paść bramka. Więc to jest na pewno ogromna różnica i to mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o stadiony angielskie. Moją ulubioną była w Grodzie Przemysława, zawsze, od małego, no. A z przyśpiewek kibiców Brighton? No i tu mamy problem, bo nie ma za dużo przyśpiewek kibiców Brighton i to jest też duża różnica, bo mało jest, myślę, stadionów, na których kibice tak dopingują jak w Polsce. Bardziej, tak jak mówię, żyją meczem, reagują na to, co się dzieje na boisku. Więcej jest takich przyśpiewek dotyczących, powiedzmy, jakiegoś zawodnika. Że bardziej wspiera, na przykład ja miałem swoją przyśpiewkę. Mam dalej. Zanudź. Nie. Nie lubię. No, ale to jest na pewno różnica, że właśnie kibice wymyślają przyśpiewki o danych zawodnikach, nie? To jest bardzo fajne.